Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam i zapraszam na rozmowę. O, a moim gościem jest dzisiaj komendant powiatowy Policji w Tczewie, młodszy inspektor Dariusz Krasula. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie komendancie, no stanowisko powiatowego komendanta policji piastuje pan gdzieś od lutego, jak dobrze pamiętam, jednak dopiero przed kilkoma tygodniami nastąpiło to oficjalne mianowanie, więc jako mianowanego komendanta gościmy pana pierwszy raz w studiu telewizji TETKA, no i też pierwszy raz mam przyjemność pana poznać osobiście. No proszę powiedzieć, jak to się stało, że został pan komendantem? Jak do tego doszło? Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za zaproszenie do programu, do tej rozmowy. Dokładnie tak jak pan powiedział, 22 lutego powierzono mi obowiązki komendanta powiatowego Policji w Tczewie i przez ten czas do 30 maja sprawowałem tę funkcję. Z dniem 1 czerwca komendant wojewódzki Policji w Gdańsku mianował mnie na stanowisko komendanta powiatowego Policji w Tczewie. Ten okres powierzenia obowiązków mogłem wykorzystać na zapoznanie się z jednostką, zapoznanie się z ludźmi, którzy pracują w komendzie, bo sama komenda w Tczewie, jak pan świetnie wie, to nie tylko miasto Tczew, to komisariaty w Gniewie, komisariat w Pelplinie, a także posterunek policji w Słupkowach. Przez ten czas miałem możliwość obserwować, w jaki sposób jednostka funkcjonuje, poznać jej problemy. Niewątpliwie te problemy są i myślę, że jeżeli będziemy mogli, to zapewne tak, o nich też porozmawiamy. Zapewne dalej później porozmawiamy. To było takie pytanie wstępne. Jeszcze chciałem zapytać o pana poprzednika. To jest komendant Sudenis. Czym była wymuszona ta zmiana? Jakby pan tutaj jeszcze wyjaśnił, chociaż pan jej nie przeprowadził. Ta zmiana, jeżeli mogę oczywiście w imieniu komendanta Sudenisa, a w dniu dzisiejszym dyrektora Sudenisa wypowiedzieć się, to ta zmiana niczym nie była wymuszona. To był awans. Pan komendant Sudenis, który przez 10 lat pełnił funkcję komendanta powiatowego w Tczewie, został dostrzeżony przez centralę komendy głównej i na wniosek komendanta głównego policji przeniósł się do Warszawy, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora gabinetu komendanta głównego. O, to jest funkcja odpowiedzialna, jest prawą ręką komendanta głównego, może tak powiedzieć, w uproszczeniu? To jest funkcja bardzo odpowiedzialna, zapewne pan były, a obecny dyrektor Sudenis bardzo blisko współpracuje z obecnym komendantem głównym policji. To teraz troszeczkę o panu, panie komendancie. Głównie pracował pan w Gdańsku, proszę powiedzieć, na jakich stanowiskach, czym pan się zajmował? W policji pracuję od 1990 roku. W zasadzie przez ten cały czas związany byłem z pionem kryminalnym policji. Pracowałem na różnych stanowiskach, na stanowiskach wykonawczych, w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku, która w trakcie tych moich lat służby przeobrażała się, była komendą rejonową, komendą miejską. Pracowałem również w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i w trakcie tej służby, tak jak wspomniałem, rozpoczynałem od stanowisk wykonawczych, później piastowałem funkcje kierownicze, były to funkcje naczelnika sekcji, naczelnika wydziału, zastępcy naczelnika wydziału kryminalnego w Komendzie Wojewódzkiej. Ostatnie 7 lat spędziłem na stanowisku zastępcy komendanta miejskiego Policji w Gdańsku. No to faktycznie przebieg tej kariery zawodowej, widać, że pnie się pan komendant w tej chwili w górę, ale stanowisko zastępcy komendanta w Gdańsku to też jest odpowiednia już, odpowiedni wyznacznik pana umiejętności i doświadczenia. No to może spróbujmy porównać pracę w Gdańsku do tego, co pan teraz robi w Tczewie. To jest też stanowisko kierownicze. Czy na tym porównania się kończą? Tutaj jest takie porównania, chodzi o podobieństwa, chciałem powiedzieć. Rozumiem. Tutaj w Tczewie jestem samodzielnym komendantem. Odpowiadam za organizację, przebieg służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. W Gdańsku w trakcie tych 7 lat służby
zajmując, piastując stanowisko zastępcy komendanta, zajmowałem się szeroko rozumianym pionem kryminalnym. Przy czym też chciałbym powiedzieć, że służba policjanta w Tczewie, jak i służba policjanta w Gdańsku w zasadzie nie różni się. Można mówić o tym, czy istnieją większe zagrożenia związane z tym, że Gdańsk jest dużym miastem. Tczew jest zdecydowanie mniejszy, innego rodzaju przestępczość występuje na, bądź w innym natężeniu na terenie miasta Gdańska, jak i na terenie Tczewa. Jak jest większa aglomeracja, to i to natężenie, i ta gęstość zaludnienia powoduje, że tam chyba jest więcej problemów. Czy to nie jest tak, że Tczew jest lżej? Na pewno jest tych przestępstw, tych wykroczeń, tych zagrożeń więcej. Natomiast też pracuje więcej policjantów. To nie jest tak, że w Tczewie praca policjanta jest lżejsza. Po prostu policjanci w Tczewie zajmują się może troszeczkę innymi obszarami, które w większym natężeniu występują na terenie dużych miast i to nie tylko chodzi o Gdańsk, ale w większości dużych aglomeracji w naszym kraju. Istnieje takie sformułowanie, taki program właściwie, który się nazywa Mapa Zagrożeń. Tylko, że tu nie chodzi również o jest oczywiście to mapa taka zupełnie fizyczna tych zagrożeń, gdzie, ale ta mapa zagrożeń to też określenia tych zagrożeń, jakie występują, w jakich miejscach. I ta mapa zagrożeń w Tczewie różni się od tej w Gdańsku. Innego rodzaju są to zagrożenia. Tutaj bardziej pytam, tam mamy do czynienia z większą przestępczością zorganizowaną na przykład, albo z elementami pseudokibice. W Tczewie też, ale w mniejszym natężeniu. Pytanie o mapę zagrożeń uważam za pytanie na czasie, ponieważ przez ostatnie miesiące jako policja staramy się tworzyć właśnie taką mapę, bo to rzeczywiście będzie mapa, to będzie interaktywna mapa, na którą naniesione zostaną miejsca szczególnie zagrożone różnymi rodzajami przestępczości, ale nie tylko przestępczości, także różnego rodzaju zdarzeniami, które mogą powodować różnego rodzaju obawy ze strony obywateli, mieszkańców. I do wdrożenia tejże mapy, tak jak powiedziałem, przygotowywaliśmy się przez ostatnie miesiące. W województwie pomorskim, jako jednym z trzech województw na terenie naszego kraju, wdrożony zostanie system pilotażowy, w oparciu o który Komenda Główna Policji wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji stworzy system dla całego kraju, który w założeniu miałby być wdrożony od września tego roku. Czy ja dobrze rozumiem, tu się wtrącę, przepraszam, że ta mapa zagrożeń to jest takie definiowanie zagrożeń, na przykład w tej dzielnicy istnieją zagrożenia przestępstw w rodzinie, domowych, dokładnie przemoc. Tak, na przykład. A w tej dzielnicy to jest zagrożenie, handel narkotykami i zorganizowane grupy przestępcze działają. I tam, gdzie się je definiuje, tam można też odpowiednie siły i odpowiednie środki zapobiegawcze stosować, żeby to jakby uprzedzać. Dokładnie tak. Tak to miałoby wyglądać w założeniu. Na tej mapie, tak jak słusznie pan redaktor zaznaczył, będą umieszczane miejsca, w których występuje zagrożenie różnego rodzaju zdarzeniami o charakterze przestępczym. I te punkty, te miejsca, te obiekty będą nanoszone zarówno w oparciu o informacje, które będą spływały do policji ze strony obywateli, mieszkańców, jak również w oparciu o systemy, o statystykę policyjną, z której to wynika, że w danym miejscu różnego rodzaju charakter zdarzenia przestępcze występują. Dostęp do tej mapy będzie dla wszystkich. Link do czyli będzie to jakby projekt upubliczniony. Dokładnie, projekt będzie upubliczniony. Link do tej mapy będzie umieszczony na stronie, w tym wypadku, w przypadku naszego miasta, na stronie internetowej Tczewskiej Komendy.
każdy będzie mógł sobie wejść, zobaczyć i jeżeli będzie miał sygnał... Ale będzie mógł też coś zaproponować. Oczywiście tak, sygnał. Będzie mógł zaproponować, będzie mógł taką informację do policji przekazać. Ta informacja oczywiście będzie podlegała weryfikacji, będzie sprawdzana. To też będzie się odbywało w takiej formie kolorystycznej. Informacje, które będą w trakcie weryfikacji będą zaznaczone innym kolorem niż te informacje, które po zweryfikowaniu zostaną potwierdzone. Mhm. Ponieważ liczymy się też z tym, że mogą występować sygnały, które po sprawdzeniu, po weryfikacji nie będą polegały na prawdzie. Panie komendancie, to teraz jeszcze Otczewie. Tak nie jest to obce miasto panu, no bo pan tutaj przez ileś lat nawet mieszkał, z tego co się zdążyłem zorientować. Tak, to prawda. W każdej rozmowie staram się przypominać, informować, że nie jestem obcy, że jestem po części tczewiakiem. Blisko 10 lat mieszkałem w Tczewie. Tutaj w tym mieście rozpocząłem swoją edukację. W szkole podstawowej. Czyli były to lata młodości, numer dwa to były lata dzieciństwa. Tutaj też... czyli w szkole podstawowej numer dwa był jakiś sport wtedy? Tak, rozpocząłem naukę w klasie pływackiej i przez kilka lat nauki w Tczewie miałem też tą przyjemność, że mogłem trenować ten piękny sport. I zostało to pływanie? Pływanie zostało w formie rekreacyjnej, pływam do tej pory. Panie komendancie, rokrocznie dokonywana jest analiza stanu bezpieczeństwa. To taki dokument, który jakby obrazuje waszą pracę. Tak mi się wydaje, że to jest miernik pracy policji, ale to są statystyki, ale też na których widać, co tu się dzieje i jak policja jest zaangażowana w utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku. Czy coś jest w tych statystykach lub wnioskach, co zwróciło na pana uwagę, pańską uwagę? Bo ja rozumiem, że pan w oparciu o te dokumenty również przygotowywał się do pełnienia tej funkcji. Tak to sobie wyobrażam. Tak, policja prowadzi różnego rodzaju analizy, gromadzi dane statystyczne, przy czym należy też zaznaczyć, że nie robi to jedynie w celu, że tak powiem, badawczym, bo zbieranie tych danych, analizowanie i tworzenie statystyk ma być takim narzędziem pomocniczym, w oparciu o które właśnie możemy później wyciągać konkretne wnioski i w sposób właściwy reagować. Jeżeli chodzi o miasto Tczew, o powiat tczewski, bo w zasadzie chciałem zapytać konkretnie o powiat tczewski, czy jakieś są wskaźniki, które pana tutaj zaskoczyły, zaniepokoiły, bądź na co pan, coś, na co pan zwrócił uwagę? Jeżeli chodzi o powiat tczewski, nie ma czegoś takiego, co wymagałoby, że tak powiem, natychmiastowych, radykalnych reakcji z mojej strony, podejmowania decyzji, które miałyby na celu gwałtowne zmiany, ponieważ te zagrożenia, które występują, to są głównie zagrożenia związane z przestępczością w ruchu drogowym. Rzeczywiście ta ilość zdarzeń w ruchu drogowym, która występuje na terenie powiatu tczewskiego, jest duża. I mam tutaj na myśli... To jest taki tranzytowy powiat. Tak, mam tutaj na myśli wszelkie zdarzenia, nie tylko wypadki, ale również kolizje, bądź też właśnie różnego rodzaju niebezpieczne sytuacje, które na drodze występują, ale mam świadomość, że wiąże się to z tym, że przez powiat tczewski przebiegają trzy główne, można by tak powiedzieć, drogi krajowe biegnące na północy naszego kraju. Mam tutaj na myśli drogi 91, 22 oraz odcinek autostrady biegnący przez województwo pomorskie. Mhm. To, że jest węzłem komunikacyjnym Tczew, to tak jakby od dawna wiemy, a czy w innych jakby sektorach, w innych dziedzinach zagrożeń, na przykład społecznych, widzi pan jakieś dla Tczewa charakterystyczne cechy? Nie ma czegoś takiego, co w jakiś sposób negatywny wyróżniałoby to miasto. Tam, gdzie jest na przykład
biedne miejsce, gdzie nie ma rozwoju gospodarczego, no są różnego rodzaju patologie. Czy tutaj Tczew ma gdzieś takie groźniejsze miejsce albo inne charakterystyczne? Z moich obserwacji nie wynika, aby Tczew należał do tych biednych miejsc jako całość. I mogę to powiedzieć przykład, z czystym sumieniem, ponieważ jako mieszkaniec tego miasta sprzed lat i jako osoba, która teraz może i ma przyjemność pracować w Tczewie, to widzę to, w jaki sposób to miasto w sposób pozytywny zmienia się, rozwija się, rozrasta się. To widać. Szczególnie właśnie, tak jak mówię, dla takiej osoby jak ja, która, w której oczach zakodowany został obraz inny niż ten, który widzi w tej chwili i jest na każdym kroku pozytywnie zaskakiwana. Także owszem, oczywiście, wracając do pytania. Są takie miejsca legendarne. Czasami. Każde miasto ma takie swoje miejsca, gdzie utarło się przekonanie, że jest tam bardziej niebezpiecznie, że różnego rodzaju sytuacje mogą występować częściej niż gdziekolwiek indziej. Ale proszę mi wierzyć, tak jest w każdym mieście i zapewne Tczew ma miejsca, których sława odbiega od innych, natomiast nie uważam, żeby też te miejsca, o których świadomie w tej chwili nie mówię i ich nie wymieniam, żeby te miejsca w jakiś drastyczny sposób odbiegały od innych. Czyli nie ma takich miejsc, w których... Nie ma potrzeby demonizować. Oczywiście, nie ma potrzeby demonizować i nie ma. Ale problemy miejsc, zapewne których... większe, czy też inne są na Starym Mieście, a inne i duże, na przykład na Sułostrzygach, gdzie jest to zagęszczenie. Zapewne tak. No na pewno duża anonimowość osiedli mieszkaniowych też służy temu, że mogą pojawiać się osoby, które po prostu chcą na tym korzystać, prawda? Mam tutaj na myśli różnego rodzaju oszustwa, przed którymi też przestrzegam, bo sposób, w jaki przestępcy próbują docierać do mieszkańców, szczególnie osób starszych, jest niezwykle taki sprawny i metody, którymi się posługują, też się zmieniają, przybierają różne formy, występują, próbują podszywać się pod policjantów, pod pracowników administracji, pracowników służb miejskich. Trzeba zachować czujność i jeżeli jest taka możliwość, to element każdą taką... Element prewencji pojawił się w tak rozmowie. Jest. Każdą taką sytuację osoby należy próbować weryfikować. Osoby starsze, myślę, oglądają na nasz program i należy ciągle przypominać, żeby nie dać się nabierać myślę, na metody, że na wnuczka i pokrewne. Panie komendancie, jak już mówimy o dzielnicach, o miejscach, to może zapytam, czy zna pan ten dowcip o Yeti, który nawet w mediach ostatnio było głośno. Tak. Znam oczywiście kojarzę ten dowcip. Wszyscy wiedzą, że istnieje, a nikt go nigdy nie widział. No, tak, dokładnie. A to minister spraw wewnętrznych ten dowcip przypomniał, że ma się to zmienić. Ma pan na myśli to, czy policja jest widziana przez obywateli na ulicach tak, miast? Tak, czy dzielnicowy, czy jest z nim kontakt, czy policjant to jest człowiek, z którym można natychmiast się skontaktować, czy można się zgłosić, czy można z dzielnicowym porozmawiać też w miejscu zamieszkania? W swoim dzielnicy, gdzieś na ulicy, gdzieś. Jestem przekonany, gdzieś że tak. Dostęp do dzielnicowych jest stały, nie jest niczym utrudniony. Wizerunki i kontakt do dzielnicowych zamieszczone są na stronie tczewskiej policji, na stronie internetowej tczewskiej policji. W założeniu dzielnicowy to taka osoba, to taki policjant, który powinien pracować blisko mieszkańców społeczności, w której się porusza, powinien reagować natychmiast na ich problemy, służyć radą, pomocą, no być takim oparciem. Wydaje mi się, że tak jest, zakładam, że tak jest i chciałbym, żeby tak było. Czyli w tej materii nie widzi pan potrzeby zmian? Oczywiście można by sobie życzyć, żeby tych dzielnicowych było więcej, żeby było więcej policjantów na ulicach, no ale to taki ideał.
Teraz jest taki jeszcze temat tczewski, który staram się podnosić co jakiś czas, no bo za wiele się w tej materii nie dzieje. Jest pan z Gdańska i wie pan, co to jest system Tristar zapewne. Tak, wiem. Mógłby pan tutaj widzom przybliżyć, bo pewnie nie wszyscy tczewianie o nim wiedzą. Jest to system, który oparty jest na sieci kamer, które instalowane, montowane są na głównych skrzyżowaniach całego Trójmiasta. Dokładnie tak. Ma to służyć temu, że ruch zarówno pojazdów, jak i pieszych też w obszarze pełna informacja, pełen monitoring jest i przekazywanie informacji, którędy łatwiej jest przejechać, tak między jest. Innymi. W szczególności jest to przydatne wtedy, kiedy mamy do czynienia z kolizjami, różnego rodzaju utrudnieniami ruchu, tak. Można ten ruch przekierowywać. Wszystko to się zaczyna od monitoringu i system ten kosztował, nie wiem, bagatela kilkaset milionów złotych. Zapewne tak, złotych. Nie była to tania inwestycja. A ja ciągle tutaj jakby monitoruję i znaczy zabiegam o to, żeby chociaż na tych skrzyżowaniach o największym natężeniu ruchu z drogą krajową nr 91 w centrum Tczewa droga przecina nam miasto na pół, żeby był monitoring, chociaż tyle, monitoring, jakaś rejestracja i obserwacja tego skrzyżowania, tych skrzyżowań drogi krajowej 91 z Jagiellońską Wojska Polskiego, drugie skrzyżowanie to jest z ulicą Gdańską i Kociewską Aleją. Trzecie skrzyżowanie, no też można się pokusić tam o monitoring. I to są tylko trzy skrzyżowania, a nie całe Trójmiasto i cały system komunikacyjny. Czy policji by taki monitoring pomógł, ułatwił? Mówił pan, że to jest charakterystyczne dla Tczewa, dla naszego powiatu, że jest tym komunikacyjnym tranzytem. Zapewne tak. Jeżeli mielibyśmy możliwość korzystania z monitoringu, który znajdowałby się właśnie w tych newralgicznych miejscach, czyli na największych skrzyżowaniach naszego miasta, jako policja bylibyśmy bardzo zadowoleni, bo ten monitoring, w ogóle każdy monitoring służy nam pomocą w różnego rodzaju sytuacjach i to nie tylko związanych, prawda, z ruchem drogowym, ale także innych, takich, których policja zmuszona jest reagować, bądź też pomaga nam przy prowadzeniu czynności wykrywczych. Taki monitoring to byłaby... Podejrzewam, że wielu tczewian nawet jest zdziwiony, którzy są w temacie, że tam żadnych kamer praktycznie nie ma. No ma jakiś tam monitoring swój, taki techniczny, ale nie skrzyżowań konkretnie, władze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. No ale teraz ja tak pytam o funkcję policji, gdzie by pan tu widział, ten temat musiałby się rozpocząć przy tego rodzaju przedsięwzięciu, jak monitoring tych skrzyżowań. Policja zbiera wszelkie sygnały, a później te sygnały stara się przekazywać do właściwych komórek, właściwych instytucji. W tym konkretnym przypadku jako policja moglibyśmy postulować, aby tenże monitoring był zainstalowany, natomiast też muszę powiedzieć, że... Ale czy też moglibyście się włączyć jako funkcjonariusze w obsługę tego monitoringu? No już nie to pytam pytanie, o inwestycje, to tak? To pytanie, tak. Jeżeli chodzi o inwestycje, to oczywiście, bo do tego też zmierzała moja odpowiedź, że no, trudno byłoby mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ tam jest ja nie dysponuję. Drogi jest, dokładnie jest, tak. Jest właściciel jakby gmina też, tak? Gmina plus zarządca drogi plus no, policja nie dysponuje kwestia budżetem, który mógłby być przeznaczony na tego rodzaju kwestie. Natomiast jeżeli chodzi o obsługę, to jest kwestia techniczna i myślę, że na ten temat można by rozmawiać wtedy, gdyby idea powstania tego monitoringu skrystalizowała się i gdyby tenże monitoring pojawił się w tych miejscach. No tak trudny temat na koniec rozmowy, a to osobno można by było przecież audycję na ten temat zrobić, tak mi się wydaje. Ale teraz jeszcze zapytam o potrzeby pańskiej jednostki i pańskich podwładnych. Czy przez te kilka miesięcy zauważył pan jakieś takie no, palące potrzeby, o tak powiem? Jak pan zastał tę jednostkę, tę komendę? Może też pan ją porównać z tymi gdańskimi? Tak, to prawda, mam punkt odniesienia, mógłbym porównać komendy gdańskie, komisariaty gdańskie z tymi, które, z którymi mamy tutaj do czynienia na obszarze powiatu tczewskiego. Powiedziałbym w ten sposób, bardzo ładne jednostki,
niedawno wyremontowane, mam na myśli komisariat policji w Gniewie, komisariat policji w Pelplinie, termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Tczewie na ulicy Kasprowicza. I to w zasadzie, jeżeli chodzi o tą część inwestycyjną, budowlaną, to co zostałem, to jest zrobione. Jestem przekonany, że remontu wymaga wnętrze budynku Komendy Powiatowej. Warunki, w których pracują policjanci, troszeczkę różnią się od tych, w których pracują policjanci w innych jednostkach. A mogę to powiedzieć ja, że odbiegają od standardu? Pewnie tak, pewnie odbiegają. Ten standard w dzisiejszych czasach jest troszeczkę inny i zapewne należałoby go poprawić. I to jest ten jedyny palący, który pan wymienił? Taki... Oczywiście to jest jeden z głównych problemów. Tych problemów zapewne jest więcej. Moglibyśmy mówić o taborze, o pojazdach, którymi dysponujemy. Oczywiście, nie jesteśmy jakoś specjalnie myślę, super wyposażoną jednostką, ale też na pewno nie tą najgorszą. Proszę mi wierzyć, prawda? Nie jesteśmy jednostką najgorszą i nie odbiegamy w jakiś taki, w żaden sposób nie odbiegamy od innych komend na terenie województwa pomorskiego. Panie komendancie, na zakończenie jeszcze pytanie o pana takie cele zawodowe, o kwestię takiej samo spełniania się i samo oceny zawodowej. Co by pan chciał tutaj w Tczewie poprawić, osiągnąć? Jakie pan sobie zadania stawia? Przede wszystkim chciałbym, żeby mieszkańcy miasta Tczew, mieszkańcy powiatu tczewskiego byli zadowoleni z pracy swoich policjantów. To dla mnie byłby powód do ogromnej satysfakcji wtedy, kiedy otrzymywałbym pochwały, kiedy wiedziałbym, że ta ciężka służba jest doceniana i jest zauważana przez mieszkańców. Jeżeli chodzi o moje osobiste cele, to chciałbym pracować w tej jednostce jak najdłużej. Przechodząc z Gdańska do Tczewa, awansowałem. To jest awans. I tak jak mówię, chciałbym w tej jednostce pracować jak najdłużej. Uważam, że jest tutaj sporo do zrobienia w różnych obszarach, ale wszystko należy robić w sposób spokojny, ewoluujący do przodu. I jak tak z panem rozmawiam, to czuję ten spokój, ale i taki rozsądek, wyważenie. Dziękuję, chciałbym być tak w ten sposób panu postrzegany. I tego panu życzę i dziękuję bardzo za tę całą rozmowę i za wizytę w naszym studiu i za to, że się pan tak w pełni pokazał widzom telewizji TETKA. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.